Tworzenie kontaktów. Kliknij przycisk modułu Kontakty w panelu nawigacyjnym. Folder Sugerowane kontakty zawiera kontakty sugerowane przez program Outlook. Folder Kontakty zawiera adresy dodawane ręcznie przez użytkownika. Dodawanie szczegółowych informacji w formularzu kontaktu. Aby dodać nowy kontakt, kliknij kartę narzędzia główne i w sekcji Nowy wybierz polecenie Nowy kontakt. W karcie Kontakt w sekcji Pokazywanie kliknij opcję Ogólne i wprowadź szczegółowe informacje. Dodając informacje szczegółowe, zobaczysz na podglądzie, że są one dodawane po prawej stronie wizytówki. Można dodać zdjęcie do kontaktu, klikając ikonę dwukrotnie. Aby zapisać i otworzyć nowy wpis dla innego kontaktu Kliknij przycisk Zapisz i Zamknij. Tworzenie kontaktu z poziomu wiadomości e-mail. W skrzynce odbiorczej zaznacz wiadomość zawierającą kontakt, który chcesz zapisać. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kontaktu lub jego adres w polu Od. Kliknij opcję Dodaj do kontaktów programu Outlook.